Sławek Świk mnie nominował, więc będę dziś rapował. A że talentu nie mam do tego, poprosiłem o pomoc kolegę mojego i drugiego. Link do zbiórki znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynamy. COVID wirus nas zaatakował, wszystkim życie przystopował. Wobec tego wirusa podstępnego każdy chce zrobić coś dobrego. Dokładamy fundacji staranności, by mieszkańcy nie mieli wątpliwości, na co urząd wydaje podatki. Pokażcie albo pakujcie manatki. Manatki. Zwykli przedsiębiorcy ciągle tyrają, lecz to urzędnicy wysokie premie dostają. Hej marszałku, pokaż te nagrody, nie nabieraj w usta wody. Chcemy wiedzieć, kto dobrze pracuje i na te pochwały zasługuje. Mamy prawo do tych informacji, to podstawa naszej demokracji. To był Hot 16 Challenge 2, a moje nominacje dla Marty Wcisło, posłanki na Sejm Rzeczypospolitej, Sławomira Sosnowskiego, radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego i Piotra Popiela, radnego Rady Miasta Lublin, a także Krzyśka Wiśniewskiego z Rady Dzielnicy Czuby Południowe i Emilii Lipińskiej z Fundacji Dwa Ognie. Czekamy na wasze rymy.